Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to są czworaczki. Z Maćkiem. Tak. Tomkiem. Jestem. Jakbym szokował mnie. Jestem, tak. Przywitanie. No, to intro już było. Intro. Nie, intro już było. Także słuchajcie, dzisiaj wedle tutaj naszego losowania wcześniejszego. Boli mnie wszystko. Ogarniamy. Spędzul jest. Ogarniamy. Kurde, co, nie mogę teraz siedzieć. Ashley J. Williams, którego perki to zapnij pasy. Daj ready, Wojtusiu. Już. Odblokowuje pełny potencjał odczytywania aury. Postęp leżenia ocalałych w stanie agonalnym można określić po intensywności ich aury z odległości maksymalnie 48 metrów. Gdy leżysz ocalałego ze stanu agonii do stanu krytycznego, widzicie aurę zabójcy przez 6 sekund. Mijanka, czyli w stanie agonii 50% postępu naszego leczenia może się przerzucić na szamotanie. Więc też bardzo fajnie. A, bo... jak leżymy, to jest to? Tak, i ludzki zapał, którego ja nie za bardzo rozumiem, więc... Aktywuje się po wykonaniu 3 uderzeń ochronnych. Kolejne obrażenie, które wywołałoby u Ciebie stan agonii po stanie krytycznym, są ignorowane. No to jeżeli na przykład... A, dobra, czaję. Okej. Okay. Kolejne pełne wyleczenie spowoduje pokazanie zabójcy Twojej Aha. aury, jeśli zejdziesz się od niego dalej niż 12 metrów. 14 metrów. U mnie. No i zwiększa szansę, że zostaniesz się obsesją zabójcy i zabójca może mieć obsesję na punkcie tylko jednego ocalałego naraz. Ile mam metrów? Czyli, czekajcie. Czyli jak dostaniesz raz, dostaniesz drugi raz. Dostaniesz trzeci, to za tym czwartym razem chyba jak on cię uderzy, to, to nie odniesiesz obrażeń. Biegniesz dalej. Taką, tak, jakbyś miała połączony czas czy coś takiego. No. Zapnij pasy, mam 48 metrów, a ludzki nie, no, możesz, zapał... No ale Aga, jak on cię uderzy 12. Raz, uleczysz się, potem cię uderzy dwa. Ten, wiesz o co chodzi, no. Kumam ciocię teraz ty. I tak zapomniał się. Słuchajcie, dodatkowo też jest nowy matchmaking. W związku z tym powinno nam teoretycznie wybrać killera, który ma niską rangę, dlatego że... Nie wiadomo, a może ogarnia? No, może ogarnia, nie wiem, bo matchmaking zmienił się w ten sposób, że... W nie, to my nie ogarniamy, jak to teraz... Ja nie wiem. Znaczy nie, no, wydaje mi się, że... Mówię, ja już no, nie ogarniam. Dobra, nieważne, zobaczymy na kogo trafimy, a wam na oczywiście przypominamy też, że jeżeli serwer wam się podoba, pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadajcie na wszystkie social media, na G2A, gdzie z naszymi linkami macie lepiej, a Aga by kupowała. Tak. 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 Ten killer da redy. No. Natomiast co do jeszcze właśnie tego nowego matchmakingu, to to podobno działa w ten sposób, że jeżeli gramy danym survem mało, to według gry on jest teoretycznie mało zaawansowany, znaczy w sensie mało... Jak to nazwać? No my jesteśmy niedokończeni. Gideon, o, to nie ja, killer. To nie ja. Killer dał Gideon. Boże, od razu, to nie ja. Killer, bo ostatni perk. W każdym razie podobno to działa w ten sposób, że jeżeli gramy mało danym survem, to dostaniemy też killera, który mało gra. Jeżeli gramy jakimś dłużej, to dostaniemy lepszego killera. Tak. Ktoś, kto bardziej ogarnia danego killera. Teoretycznie tak działa matchmaking. Nie wiem, bo w DBD co roku jest inny matchmaking, tak na to dobrą sprawę. To nie rzutuje, więc... że moim zdaniem to nie jest w sumie takie spoko, bo... Znaczy wiesz, może być ktoś tak, może że... ktoś może ładnie uciekać, ale wiesz, Aga, to, ale wiesz, to może działać... O Jezus, jest Freddy. Jest Freddy. Tak. Ale to może też działać w drugą stronę. Czy on ogarnia? Przykład... Jak myślisz? Co ja mam za sakwę na plecach? Nie wiem. To mnie to jest to taka kratka, żeby mógł cię ciągnąć, jak będziesz tam wisiał. A to niech on mnie ciągnie. Ej, on a już jak śpiewa. Postawisz pon, ja pierkur. Jestem Obsession. Na, ej, ale my się nie możemy obudzić, wiecie o tym? Dlaczego? Bo jesteśmy na stałe blind. Nie, ja nie chcę być blind. A widzisz, widzisz gdzieś zegarek? Tak, widzę. Tak. Gdzie? Macie go rozejrzeć się, bo wiesz, że to są te nowe... No to są te nowe obsrane... Ja pierdziele, ja nie widzę. O kutwa! Nie mówić, ale... Zablokowane są geny. Wszystkie geny są. 3 na dole już znalazłam. Czyli ogarnia. Tak. Znaczy, czy ja wiem, czy ogarnia. No ma mogę perki, porki, które... Porki. 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 Porkchopy, Tomek? Porkchop. Ej, ale ja nie widzę zegarka, no przecież to jest zanada. Ja mam gen jakaś. Wolny. Tu jest zegar, ale czy ja mogę go... Masz wolny? Tak, ja tylko ja go słyszę, bo on tu był koło mnie, go tam widziałem. Jego a cien. Czy to nie jest kwestia tego, że jesteś jego obsesją i nie możesz się wybrać? No chyba żartujesz sobie! Nie wiem, Maciek, ja nie pamiętam jak to... Tomku! Ej, on tu gdzieś jest. Ale jeżeli jesteś obsesją, a tylko ty jeden nie widzisz, no, no to... No ja go... Ej! Nie, to jest żart. On jest na górze czy na dole? Wiesz co on zrobił? Nie wiem. Co? Skakiwał do dziury i nagle z tej dziury wyłonił się do góry. I cię zobaczył? Tak. Aha, good morning. No, bug. Ej, on wszędzie nastarał tych czerwonych plam. I goni mnie jakby, co? Więc sashay away. Widzę. No, super. Chciałbym wiedzieć, gdzie ty leży. O, tu! O, nie, koło mnie. Leżę. Koło mnie. Ja się nie obudzę.
Jestem na haku. I hak mnie nie wybudza. Aha. No bo jestem obsesją. Jesteś obsesją. Super. Biednemu zawsze wiatr we włosy. Poszedł na górę. Jakie życie taka śmierć? A on robi krwawienie. Tu jest zamknięty gen. Doing very krwawienie. Nie wiem, kto mnie ściąga. Hi. Nie chcę nic mówić, ale... Could jest you? Na dole, jest na dole, uważajcie. To chodźmy. Okay. No kurde, aha. Serio! To było chyba tyle. Goni mnie, idźcie po Maćka. Ja robię gena. Agata, tak, żadę? Goni mnie. Czekaj. Stwierdzam, że... Gideon, Streon, prawda? No, ty stwierdź, czy pójdziesz po Maćka, czy nie, bo nie trzeba iść. No to o to mi chodziło, ty mi gadasz Gideonie. No Gideon, on jest Streon, dobry. No. Aha, czyli kto, ale kto z nas jest dobry Ashem, niby, excuse me? Znaczy, ja czekaj, nie wiem... Maciek. Pamiętajcie, że to może być też, to może a działać... A możesz mi heal tutaj? Jest. Kurźwa, serio. Genów, ale pamiętajcie, że to może czekaj, działać... To może działać też w ten sposób, że on ma wysoką rangę i gra po raz pierwszy albo mało grał w Freddy. No właśnie, i to moim zdaniem a i tak, jest i tak ogarnia. Dobre. Właśnie. Tak jak Wojtek, nieważne kim gra, i tak mu dobrze idzie. Ale ranga się teraz nie liczy podobno. Nie. No właśnie, ranga się ja liczy. Ja pierkur, naprawdę? Ale wiecie co, ja mam za głośno grę. Chciałem przyciszyć trochę. Może Maciek, nie rób tych! Poszedł? No tak, ja zapomniałem, że ja krechy cisnę. Nie! Kuźwa, no gdzie poszedł? Gdzie poszedł? Jeszcze w jego dziurki wchodzę. Kuźwa, co to było? No bo mnie... Czy mnie się wydaje, czy my nie mamy już adepta? Nie wiem. Nie, no to jest przebombiony. Dawaj, zdejmuj. Kontacz mi. No ale to ci to zwolnimy haka. No dzięki. No to wina Wojtka. On mi kazał. To mecha cię ściągnę, bo ja na górze stoję. No dobrze. Powiedz, poszedł za wami, za nimi. To ja idę za nimi, za wami, za nimi. No aha, no, za Wojtkiem. On dokładnie wiedział, gdzie jestem. Powiem nie? Szczerze, że mamy... Poszedł, wróci do was. O, nie, SN. Nein. Boże, ty z tym karkiem. Wal. No kuźwa, wal. Zawsze wal, że teraz nie waliłeś. Wal. Bo się zestresowałem, a jak się stresuje, to... Nie! Ale Tomek jest oburzony. Maciek, nie zawsze stresie lepiej. No nie, nie sądzę, że w stresie nie. Tomek, to jest taki dreszczyk emocji. No jak w stresie, co ty zwariowałeś? To po alkoholu można dłużej. Alkoholu, strolu tam. W stresie to wiesz co można... Poszedł do kutającego, o. A skąd ty wiedziałeś, kutafon jeden? Aga, ty jesteś nade mną, wiesz? Ja robię gena, no. A co? A ja leżę. A ty... Róbcie się! Kuźwa, bo jesteś kijanką bezbarwną, taką... Nie czerwoną, tylko taką białą. No paranoja, no. I leć od razu potomka. Ja się uleczę, bo mam jeszcze... Co? To czemu Wojtek nie mówiłeś? Przecież ty... Aga, wiesz... teraz ci mówimy, chodź po mnie! Jest, do niej trzeba tak. Ci jakoś kuźwa, podwójnie mówić. Kuźwa, ty jesteś? Boże, mam do ciebie drukowane mi mówić, no chodź tu, o, prosto. O, kijanki, kuźwa, są... To będzie... To będzie masakra. Ta kijanka to jest najmądrzejsza komórka w ciele kobiety. Pójdź mnie. Mówisz? Pójdź mnie. Chodź tu. Co? Ej, ja no lecz mnie, babo! No lecz mnie, bo zawsze mnie piejdojnie. A piejdojnie mnie to interesy. Powiedziałeś! Kurwa mać! Jak będę leżeć przy ciebie, to oberwiesz. No po co ty pidoń za herezję? Heretyczko! Uciekaj, no uciek! No to co ci dobra, ja idę po Maćka, jakby to. Przyjęłam na ciebie. Przyjęłam, uratowałam cię do psztala. Aha, kurwa, jest. Gdzie jak jest za mną, Aga? No ale przyjęłam, bo byś ty leżał od razu, no. Kuźwa. To jest jakaś paranoja. Ale co Tomek w ogóle powiedział, nie? No że... No. Kurw! No i nie puściłem. Co za kurde, ja tak se biegnę na lewo, what? Tak, nie doszło. To będzie bardzo hard mecz. Bo zrozumiałam, o czym Tomek mówił, jak kuźwa kijance. Ej, mamy 5 genów, Wojtek, wiesz? Kuźwa, wiszę! Wiem. Kuźwa, Goofy. Ty, Goofy, Goofiowa, chodź tu. Pamiętajcie też, że on może się do genów tepać, nie? Idzie ktoś potomka? Nie wiem. O, to jest! Tomek, co mówisz? No przecież powiedziałem, na kotko zobaczyłem. No kuźwa. Jezus, nie kuźwuj. Jezus, ona cię zakrutna. On jest na dole cały czas, tak? Aga, you're an animal. Nie, czekaj. Kurby, no ja wskoczył się u mnie. Aga. Pamiętaj, że on się może tepać. Chodź tu. Nie zasłużyłeś, kuźwa. Jezus, mocuj mnie. Poszesz. Ma popa.
Kobieta pierwsze musi swoje polinizować, ile tam może, a potem dopiero bierze się do akcji, no. No i super, ja zaraz znowu usnę. Co ty myślałeś? Myślałeś, że tak od razu? Czasem lubisz! Czasami trzeba się pobawić. No ja umrę, ja ginę. Szaknę, także, nie przejmuj się, my zaraz też dołączymy, mamy 5 genów jeszcze. Ja jestem tylko ciekaw, jaką on miał rangę. Ten mecz to jest Zinado. On jest na dole czy na... Na dole ze mną. Dobra. Znaczy, słuchajcie, trzeba powiedzieć, że gra bardzo dobrze, tylko mówię, kwestia jest rangi, bo jeżeli to będzie naprawdę tak działać, że wiecie, na przykład ktoś, kto zaczyna grać w DBD, dostanie kogoś, kto będzie miał tak wysoki ten, no to jest trochę faktycznie no bez sensu. Nara! Kucinara! To już chyba dużo lepsze moim zdaniem był ten matchmaking z rangami. No i nara! Wiesz, co ci idzie? Teraz wybabuszy tu. Teraz pytanie, kto dostanie obsesję. Idzie, patrz, dochodzimy. Dobra! Pociekło, ale nie! Co to mnie, co? Pociekło. Noż! No. Dobra, Maciek nie żyje. Zostawił mnie Aga. Kuźwa, co? Mam no, minus, no, ja zostaw mnie! Ty, no to co mówisz, pan jest na drugiej randze. Co? A, no to świetnie nam dopasowało. Czytacie, kto grał tą postacią? A, ja już nie żyję! Pa, adepcie! Nie, ten mecz jest to... Pupa. Pupa, Milano. No to idzie? Złożony w ofierze. Leciek, ale gdzie kurwa, druga ranga? Też nikt z nas za bardzo tak Ashleyem... No chyba, że Wojtka wliczyli w to. Tylko na, ja tylko grałam na tym, ale na tym ja pierwszym czworeczku. Ja Ashleyem też dużo nie... Boże. Nawet pipy nie dostałem. On się tepnął do któregoś gena, Aga. O kuźwa, tu jest kropeczka. No, druga ranga. A jaki macie poziom gracza? Lojalność, ten poziom cały, macie? 200 coś tam. Ale ja nie, poziom, mam, ja mam 82. Ja poziom gracza. To jest ogólny, to może to liczy się do tego makingu czy coś tam. Tepnął się chyba do gena. To może się tepać nawet jak nikogo nie ma, co? Znaczy, może się tepać co jakiś czas. O, weź się obudź. No właśnie idę, żeby nie wchodzić w te jego kropki. Tak, trzeba się budzić. A gdzie tu ten dlaczego? Może być? Ja dostaję zegarki na drugim końcu mapy. Gdzie to mogą być i... Tego, kuźba. O nie, widział mnie. Ale żeś miał... Czekaj. Czy macie jakieś... Aha, no, nie mogłem wyskoczyć z szafy w ogóle przed nim, nie? Bo po co? A który raz wisisz? O, i nie mogę wigglować! Mhm, yeah. A dlaczego nie możesz wigglować, bo co? Nie mogę. Zbadżyło tak z tyłu. Miałem zbagowaną postać. Aha, no to spoko. A tak, Agnieszko, czas na ciebie. Czekaj, pójdę po Wojtkę, nie? Your time to DIY. Żeby nie kampiła ta... Czerwona masa. Znaczy, kampić tam nie kampi. Gdzieś poszedł. No kropeczki nawet... Szkielecik do mnie. Ej, kropeczki nawet nie postawił. Thank you. No problem. O, tu jest jakiś... Kuźwa. To będzie długie. Idzie. No, ty, bardziej trzeba się pokazać. No kuźwa, panienka z okienka się znalazła. Nie wierzę. To... O, nine. Nine, don't even touch me with this... Szpona. Łaga, ma apteczka tutaj. Tu musi być apteczka. No oczywiście, po złości, prawda? Gipka, gipka, gipka! Kuźwa, tu nie ma jak uciekać. Dude, nice! On go zregresował do zera, nie? No co walisz teraz z ściany, ty? Aguś, trzeci raz? Gdzie trzeci? Pierwszy. Naprawdę? No chyba, nie wiem. Czy tak długo się trzymała? No nie wiem. Nie, pierwszy czy drugi? I on cię powiesił. Okay. To ty wisisz pierwszy raz, ja już dawno zginąłem z Maćkiem?
No, no nie wiem, jak to się widzisz. No bo on się bawił z wami. No taka chyba z zabawy jesteś właśnie. Takie rzeczy właśnie, no. Tomek za dużo gadał o jakichś dziwnych rzeczach. Aga, Janka, run away. Yes, I'm going. Tak, Wojtek do góry, Aga na dół. Aha! A, Wojtka już nie ma. No, w sekundę. Podmianka. Znaczy, no mówię, no Freddy na pewno może you się mocno... You fucking kidding me or what right now? On się, on się może porządnie tepać. No ty chyba sam żartuj, że będziesz kurde mnie taki uścił i wypidę. Jaki koleś ty! Oj, huki go, oj, to by było... This is the end, count to ten! One! W ogóle, Aga, wczoraj się twoje Insta stories. No. Never ending story. Five, six, seven, eight. No nie wierzę! Ten! No nie! No nie zrobię tego! Zabij ją! O! Tomek! Ale Aga policzyłem do 10, zobacz jak ładnie. Masakra. Zabij ją! No nie wiem. Ale jesteś tam. Bić Kampinowskę. Maciek też o tym myślał, tylko nie chciał powiedzieć na głos. To po prostu Tomek, matchmaking Tomek jest sam tragiczne. Mnie po prostu zrobił. Aha, okej. Okay. Takie kolegi, nie, Agunia, takie kolegi. Ja bym w ciebie nie wycelował takim kolegi. Ciosem. Ta. Agunia, nie. Po prostu Agnieszko, my chcemy, żebyś ty samodzielnie wyszła z tej mapy, a nie żebyś tak, wiesz, fory. No ale ja się po prostu zablokowałam u niego, kuźwa, nie wiem. No dawaj. No chyba żart. Widziałem to. Nie wierzę. Pagusz. Góry. Co za matchmaking? Nie wiem, co to jest za matchmaking. Znaczy, nie wiem, czy teraz jest po waszych rangach, bo wy macie czwarte, więc dostaliśmy drugiego. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem. Ja nie wiem, czy to nie bierze... Pierwszej. A nie bierze to jako poziom gracza? Jaki macie poziom gracza? No ja mam czwarty... Ja mam dwunasty. Nie, Wojtek, poziom gracza 216 mam. Ja mam 267. No kurwa. Skąd ale to wziąłeś? Ale wątpię, żeby to brało po tym poziomie. A dlaczego ja mam 82? Ale mówię, ale, jest, nawet jeże, ale nawet jeżeli miało to wyglądać to w tym tak, kółku macie? Czyli... No obok rangi. Nie, to w tym kółku. Jakim kółku? No obok rangi. Ty. A to czwartą mam rangę. No ja mam 12, a poziom gracza mam 216. To obok punktów, Tomek, zaraz? Nie, ja poszłem tym suwaczkiem, tak przesunąłem. Jakim co? Suwaczkiem? Jakim suwaczkiem? Boże. Suwaczki, jak Herkule. Boże, ja wam wyślę, bo nie wiem, jak Tomek wam to wam... będzie kuźwa jeszcze znowu... Jakim suwaczkiem? Oto, on... patrzcie. Tomek, czekajcie, ten... bo tutaj Tomek na WhatsAppie pewnie wyślę. Nie, tak. Tomek macha suwaczkiem, żeby szukać kijanki. To wszystko się zgadza. Gdzie ty to wysyłasz? Chyba w tobie. Już wysłałem. Chciałbym powiedzieć chuj, no to jest poziom gracza, no no to chudę. O to mi chodzi, to ja wy macie 200. Kopię. Tomek. No to mówię, mam 216. Czemu mam taki mały? To widzisz, przez ciebie nam takiego gracza dali. I Maćka. Ej, ja mam tylko... Słucham. No jaki masz, Aga? No, 87. No widzicie? Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Daj szansę! Także... Nie. Trzeba zresetować grę, musimy zresetować grę, żeby działała dobrze w następnych meczach u Maćka, także zobaczymy, czy tam uda się wbić. Ale było bardzo trudno i ten matchmaking, nie wiem, ja mówię, nie wiem na jakiej zasadzie on działa, bo nie wiem, bo to jest czarna magia. Mówię, zważywszy, że my Ashleyem nie graliśmy, trochę graliśmy, ale to przez chwilę dosłownie, jak tylko wyszedł, to graliśmy trochę, przecież. Ja prawie także... w ogóle nim nie grałam. No chyba, że dopasowało, nie wiem, do mojego pierwszego poziomu prestiżu na nim i poziomu 39, ale wątpię. Może. Zresztą to tak nie powinno nie, być. Nie wiem, jak to działa. Ja już też nie wiem. W każdym razie, my wam za dzisiaj dziękujemy. Ze mną była Aga. No. Tomek. Byłem. I Maciek. Byłem. Także słyszymy się w następnych odcinkach, a jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji. No i co? Do usłyszenia, cześć i... Pa! Pa!